Czy wiesz, ile żelków znajduje się w jednej paczce? Wyjąłem je z paczki i posegregowałem. Największą szansę mam na wylosowanie czerwonego żelka z tej paczki. Przeprowadź własne doświadczenie i sprawdź, których żelków jest najwięcej w Twojej paczce. Widzisz tutaj pojemnik z dziesięcioma kulami. Losujemy jedną z nich. Zacznijmy od takiego pytania. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania czerwonej kuli? Prawdopodobieństwo wylosowania czerwonej kuli to ułamek. Ile mam interesujących mnie kul? Chcę wylosować czerwoną kulę, a takie są trzy. A ile jest wszystkich kulek w tym pojemniku? Dziesięć. Prawdopodobieństwo wylosowania czerwonej kuli to 3 dziesiąte. Zastanów się teraz przez chwilę, jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania kuli, ale w kolorze innym niż czerwony. Zapauzuj film i spróbuj znaleźć odpowiedź. Policzmy prawdopodobieństwo. Ile mam interesujących mnie kul? żółtą i sześć niebieskich czyli razem 7 kul w kolorze innym niż czerwony. Wszystkich kul w tym pojemniku jest 10. Prawdopodobieństwo, że wylosuje kulę inną niż czerwoną jest 70. Ty dodasz do siebie prawdopodobieństwa tych dwóch zdarzeń 30 dodać 0,7 otrzymasz 1 czyli zdarzenie pewne. Gdy losujesz kulę z tego pojemnika, musisz albo wylosować czerwoną kulę, albo kulę w kolorze innym niż czerwony. Którąś z kul na pewno musisz wylosować. Policzyliśmy przed chwilą, że prawdopodobieństwo wylosowania czerwonej kuli z tego pojemnika to 30. Mam tutaj drugi pojemnik z innymi kulkami. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania czerwonej kuli z tego pojemnika? Prawdopodobieństwo wylosowania czerwonej kuli z tego pojemnika to dwie szóste. Interesuje mnie wylosowanie czerwonej kuli. Mam dwie takie kule, a wszystkich kul jest sześć. Pytanie do Ciebie. Z którego pojemnika mam większą szansę na wylosowanie czerwonej kuli? Musimy się zastanowić, które prawdopodobieństwo jest większe: 30 czy 2 6? Musimy porównać te dwa ułamki. Sprowadzę je do wspólnego mianownika i będzie to 30. Tutaj mam 9 30, a tutaj mam 10 30. 10 30 jest większe od 9 30, więc prawdopodobieństwo wylosowania czerwonej kuli. Z tego pojemnika jest większe od prawdopodobieństwa wylosowania czerwonej kuli z tego pojemnika. O tutaj. Czas na kolejny przykład. Do pojemnika wrzuciłem trzy białe kule. Ile jest wszystkich kulek w tym pojemniku, jeżeli prawdopodobieństwo wylosowania białej kuli jest równe 1/8? Ten zapis tutaj mówi mi, że prawdopodobieństwo wylosowania białej kuli jest równe 1/8. W jaki sposób zabrać się do tego zadania? Znamy prawdopodobieństwo wylosowania białej kuli i wiemy, że w całym pojemniku są trzy białe kule. Skupmy się na razie na tym prawdopodobieństwie. Szansa, że wylosujesz białą kulę, jest jak 1 do 8. Co to oznacza? Jedna kula na 8 jest biała. A co, gdybyśmy mieli dwa razy więcej kulek? Pamiętaj, na każde 8 kulek jedna jest biała. Razem mamy 16 kul, w tym 2 białe. Zauważ, prawdopodobieństwo wylosowania białej kuli jest dalej 1 ósma. Jedna na 8 kul jest biała. My potrzebujemy 3 białe kule. To dodajmy jeszcze jeden rząd. Jedna biała kulka wśród ośmiu dodanych kul. Zobacz, mamy trzy białe kule, a wszystkich kulek jest 24. Prawdopodobieństwo wylosowania białej kuli jest równe jednej ósmej. Jeśli mamy trzy białe kule, to wszystkich kul jest 24. Pokażę Ci teraz drugi sposób na rozwiązanie tego zadania. Przypomnij sobie, jak liczymy prawdopodobieństwo. Dzielimy ilość interesujących nas kul, czyli 3 białe kule, przez ilość wszystkich kul w pojemniku. To jest moja niewiadoma. Oznaczę ją literą x. Prawdopodobieństwo wylosowania białej kuli to 3 podzielone przez x. Ono jest równe 1 ósmej. Masz to napisane tutaj. 1 ósma. Ile musi być równe x, żeby 3 przez x było równe 1 8 x musi być równe 24. 3 24 to jest to samo co 1 ósma. Czyli mamy 24 kule w tym pojemniku. Przed nami ostatnie zadanie. W pojemniku mam dwie zielone i jedną pomarańczową kulę. Jak widzisz na obrazku, poniżej. Do tego pojemnika będę dokładał pomarańczowe kulki. Ile takich pomarańczowych kul muszę dołożyć, aby prawdopodobieństwo wylosowania pomarańczowej kuli było równe 2 trzecie. Popatrzmy, co mamy w tej chwili. Masz dwie zielone i jedną pomarańczową kulę. Czy możesz policzyć, jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania pomarańczowej kuli w tym przypadku? Mamy jedną pomarańczową kulę, a razem mamy trzy kule. Prawdopodobieństwo to 1 trzecia. Zobaczmy, co się stanie, gdy dołożę drugą kulę. Mamy teraz dwie pomarańczowe i dwie zielone kulki. Prawdopodobieństwo, że wylosuję pomarańczową kulę. W tym przypadku jest jak 2 do czterech. Mam policzyć prawdopodobieństwo wylosowania pomarańczowej kuli. Takie są dwie, a wszystkich kul jest cztery. Dwie czwarte to inaczej jedna druga. Dołóżmy kolejną kulę. Teraz mamy trzy pomarańczowe i dwie zielone kulki. To jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania pomarańczowej kuli? czy To dołóżmy jeszcze jedną kulę. Teraz wśród sześciu kulek mamy cztery pomarańczowe. Prawdopodobieństwo wylosowania pomarańczowej kuli jest jak 4 do 6, czyli 2 trzecie. O to nam chodziło. Prawdopodobieństwo wylosowania pomarańczowej kuli miało być 2 trzecie. Ile pomarańczowych kulek dołożyłem do pojemnika? 3 Raz, 2, 3 Zanim policzysz prawdopodobieństwo wyciągnięcia kulki określonego koloru, musisz wiedzieć, ile było wszystkich kulek w pojemniku. Głodny wiedzy? Obejrzyj pozostałe filmy o prawdopodobieństwie. I pamiętaj: zostaw łapkę w górę pod tym filmem.